Cześć człowiek, i powiem, że no, po trosze jestem przerażony. Będę musiał używać jakiegoś dziwnego języka, żeby przekazać to, co myślę. Jak to na YouTubie? No takie życie nas spotyka, że żyjemy w świecie cenzury, ograniczania praw, a najśmieszniej, że w oficjalnej propagandzie jest taki przekaz, że musimy wspierać państwo na U w obronie wolnego świata. Wy niewolnicy macie myśleć, że jesteście wolnymi. Oczywiście przypomina to czy dzisiejszy Matrix, czy tą antyczną opowieść o jaskini platońskiej. Po prostu macie być posłusznymi niewolnikami, wierzącymi święcie, że niewolnictwo jest waszym prawem i obowiązkiem. No, granice pewne są już, powiem szczerze, przekraczane i po prostu ja nagrałem w kontekście zamordyzmu ostatnich 2 lat na literę C19, prawda? Że mieliśmy politykę nazistowską, którą opracował Gauleiter kraju Warty w czasie II wojny światowej, który głosił oficjalnie, że celem jest wyniszczenie biologiczne Polaków. Mieliśmy tą samą politykę prowadzącą przez rząd warszawski, nazwijmy go w ten sposób, no, chyba raczej, czy rząd sług krainy U. I kosztowało to 200 tysięcy ofiar. Oczywiście nierozliczonych. Pozostało to całkowicie bezkarne. Teraz mamy kontynuację tego. I to jeszcze z waszym przyzwoleniem, waszym. Ja nie nazwę was narodem, a bezwolnym bydłem. W dużej części. Po prostu musimy stanąć przed faktami, przed rzeczywistością. Nie ma narodu. Jak słyszę tych ludzi, co mówią o husarii, o jakichś tradycjach i odwołują się do jakiejś historii w kontekście tych dzisiejszych czasów, to jest śmieszne. Nie ma narodu. Nawet jako populacja, jako stado, zatraciliśmy instynkty przetrwania. Jesteśmy, powiem szczerze, jak te w epoce lodowcowej i te ptaki dodo, chyba, co odliczały, ile z nich zginie i kiedy znikną z tego świata. Jesteśmy takimi głupimi ptakami dodo. Rzucę wam ten film o właśnie tej sytuacji, porównaniu do kraju Warty w opisie i pewien artykuł. I tutaj właśnie trzeba by się do tego odnieść, do tego artykułu. Mianowicie artykuł na trójmiasto.pl: ranni żołnierze z Ukrainy leczeni w Gdańsku. To urazy wielonarządowe, rany postrzałowe. Z 13 stycznia 2023, godzina 15:30, autorstwa Piotra Kalalasa. Nie wiem, co to za nazwisko jest. Nieważne. Treść tego artykułu w ogóle nie jest ważna. Zaciekawiły mnie komentarze. Od razu powiem, że ponad 100 zablokowanych. Nie wiem, czy te ponad 100, bo ponad 100 to jest 1000 i 10 tysięcy. A jakie to są komentarze? Dodajcie do tego, poczytam tak, kilka. Dodajcie do tego rentę inwalidzką wypłacaną przez ZUS. Fajna ta wojna
na koszt Polaków. Niech zaczną nas, Polaków, dobrze w końcu leczyć, a nie mają lepiej od nas. I przekazują karetki do bogaczy. Ręce już dawno opadły, aż ciężko to komentować. Polacy, co z wami? Przecież się niedługo PL zawali. A Polacy muszą czekać latami do lekarza. Narodem o duszy niewolników, którzy sami są zniewoleni i innym narzucają niewolę. To kpina, że u żołnierzy leczy się za darmo od razu. Leczenie finansowane z środków NFZ. Moja mama czeka na operację biodra od 4 lat. Ciągle czeka. Jest Polką. I takie komentarze się powtarzają. Oczywiście jest kilka stałych, powtarzających się, ale co głoszących, i to oczywiście opinii wyróżnionych, promowanych, że to jest dobrze, że tak należy, że Polacy nie są warci opieki medycznej, że jesteście pod ludźmi. I na przykład jest taki komentarz mówiący, że postulujący do owego portalu, że należy, cytat, wprowadzić cenzurę i blokować i natychmiast usuwać wszelkie, cytat, haniebne komentarze. Bo dla tej, nie nazwę tego czegoś człowiekiem, dla tej, tego niewolnika krainy U, pachołka, nie wiem, Volksukra, na zasadzie Volksdeutschów, życie Polaków nie ma znaczenia. To dla niego jest hańbą, jeżeli ktoś porusza temat, że Polak czeka na operację. To jest dla niego haniebne, tak nie wolno. Wy Polacy macie zdychać, ma być kontynuowana wasza degeneracja biologiczna w imię nazistowskiej idei. To są naziści. Inny komentarz, ja bym wolał krócej czekać na planowy zabieg. W końcu płacę składki polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Czemu ktoś, kto ich nie płaci, obsługiwany jest przede mną? Mieliśmy tego przykłady, ja już obserwuję zbiórki na polskie dzieci, gdzie nie ma żadnej pomocy, a w gazetach czytamy, a Ukrainka 24 lata, to jeszcze gdzieś tam było w maju, otrzymała przeszczep serca. Jacy to jesteśmy zadowoleni? Czy ci ludzie nie wiedzą, że Polacy czekają na przeszczep serca rok czasu? Ile z nich nie dożyło? I oni klaszczą temu, że narażanie życia Polaków, bo Polak jest dla nich pod człowiekiem. Dla tych wszystkich trzeba pomagaczy, można pomagaczy, pomagaczy ale, pomagaczy mądrze, to nieważne. Najgorsze w tym wszystkim jest, bo już naprawdę, że ci ludzie, którzy mówią o dobroci i moralności i o pomaganiu, że o chrześcijańskim obowiązku, jak widzimy w praktyce to jest takie coś, ci moralnie dobrzy, w praktyce są najgorszym sortem ludzi. A wiecie dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma rodziców, którzy są starsi, mają swoje lata. Wymagają, nie oszukujmy się, leczenia. W każdej chwili mogą potrzebować pomocy. A oni nawet bez szacunku do własnych rodziców. Że jak widzą, że innym się dzieje źle,
że innych rodzice cierpią i nie są leczeni i to może spotkać ich rodziców, oni nie mają szacunku. Oni to akceptują. Gardzą swoimi rodzicami. Ale co się dziwić, jak w telewizjach prawicowych wychodzi taki prawnik w muszce od wiatraków i mówi, bo to jest telewizja patriotyczna i chrześcijańska, do Polaków, wy smrody. I potem dodaje, cudowny Ukraińca. Niech on czeka na pomoc. A tutaj właśnie przez takich, takie ludzkie ścierwa cierpią Polacy. I oni to nazywają dobrem i moralnością. I giną bez opieki medycznej. I oni to nazywają dobrem i moralnością. Oczywiście zaangażowana to, tak jak w przypadku poprzedniego zamordyzmu C-19. Niemal cała prasa jako sprzedajne prostytutki na usługach według mnie ideologii nazistowskiej, wyniszczenia biologicznego Polaka. I tak samo wroga okupacyjna klasa polityczna, która nam Polakom pokazała, wieszając flagi krainy U w miejscach gospodarza, że my tu jesteśmy pod ludźmi. I wy, Polacy, to akceptujecie. Ta cała klasa polityczna, od PiS-u przez tak zwaną totalną opozycję, zobaczcie, oni zawsze głosują nad tym razem, oni się ze wszystkim zgadzają. Wszystko przeciwko wam. Do Konfederacji. Oprócz jednego posła. Gdzie mamy dwie siły. Ukraiński Ruch Narodowy. Gdzie wszyscy pamiętamy, jak Winnicki, towarzysz kurienny Winnicki, mówił, że trzeba pamiętać, ale mówienie o Wołyniu to skurwysyństwo. Dziś wam wmawiają, że trzeba pamiętać, ale mówienie o Banderze to skurwysyństwo. To samo. I mamy proces już banderyzacji, nie ukrainizacji, że każą wam pod terrorem politycznym ci zdrajcy narodu polskiego tolerować już świętowanie waszych oprawców. Niżej upaść od Polaków nie można. Do drugiej poważnej siły w Konfederacji, czyli Mentzena i jego sekty Mentzfelitów, który mówił, nie bójcie się. I zobaczmy te przykłady. Wy macie się tego nie bać. Nie, tego nie ma. Nie ma tego, bo wy macie nie myśleć według nich. Nie dbać o swoją rodzinę, o swoich rodziców, dzieci. Macie być tylko sługami. I on mówi, nie bójcie się. I pieprze jakieś farmazony o kulturze, której też nie ma. I cywilizacji, której też nie ma. Bo nie jest, on jest właśnie nawet jej wytworem. Bo akceptując coś takiego, powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś świadomie w imię obcych naraża życie swoich rodziców, to nie jest w żaden sposób przedstawicielem cywilizacji i dzieci. Nie jest przedstawicielem cywilizacji chrześcijańskiej, europejskiej. Jest przedstawicielem cywilizacji turańskiego niewolnika. I powiedzmy sobie prawdę. Wy macie się nie bać. Zdychajcie. To jest przekaz do was. Degenerujcie się biologicznie. Akceptujcie to, że jesteście pod ludźmi we własnym państwie.
To jest ten przekaz, który dostajecie. A jeżeli nie, to tak jak w generalnym gubernatorstwie. Będziemy was szpiegować, skazywać. Bo dziś dbanie o swoich rodziców i swoje dzieci jest nazywane mową nienawiści. Hańbą! Tam w tych komentarzach sobie zobaczcie. To już ma nawet głębszy sens, niecywilizacyjny, że mówię, że wam już się wpaja. Nie dość, że cywilizację turańskiego niewolnika, to jeszcze biologicznie mentalność ginącego gatunku. Tak jak te ptaki. Dobra. Polecam sobie poczytać komentarze, polecam. Jeżeli macie ochotę, to sobie poczytajcie, no bo niektóre naprawdę budzą szok i postawa tych władz, tych wspierających to, tych mówiących, że mamy się nie bać, że trzeba pogadać, pomagać. Wszystkim z krainy U jest czymś, czego nie możemy tolerować. Po prostu, o ile jesteśmy ludźmi, tyle w temacie. Cześć, człowieku.